Witam serdecznie w kolejnym odcinku Studia Agrorewolucji. Moimi dzisiejszymi gośćmi są dr Adam Majewski z firmy KWS Polska, Wojciech Kępka z firmy Intermag oraz Ewelina Konopka z firmy Ciech Sarzyna. A spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o kukurydzy i o tym, jak poprowadzić uprawę, aby dała opłacalny plon, optymalny, opłacalny. Ten rok jest specyficzny dla kukurydzy, ponieważ jest bardzo zimno, siewy były mocno opóźnione, rośliny są w kiepskiej kondycji. Panie doktorze, gdyby nam przybliżył Pan sytuację kukurydzy w Polsce, jak wyglądają plantacje i czy da się to nadrobić jeszcze? W tej chwili kukurydza jest wyraźnie opóźniona w stosunku do takiego przeciętnego roku. Rośliny są zwykle żółtawe, zatrzymały się w rozwoju w fazie dwóch, maksymalnie trzech liści. Wszyscy rolnicy czekają na ocieplenie. Jeszcze jest ciągle nadzieja, że ona nadgoni te zaległości, dlatego że wiosną ona zbiera bardzo mało sum temperatur efektywnych i tak najważniejszy będzie przebieg pogody latem i jesienią dla niej. Także jeszcze jest duża szansa, jeśli poprowadzimy prawidłowo plantację, nie przeszkadzając jej zabiegami herbicydowymi w złym momencie, na przykład w chłodną pogodę, dokarmimy ją dolistnie, pomożemy pobrać te składniki, których nie może pobrać, powinna nadgonić. No to może porozmawiajmy o tej ochronie herbicydowej, bo to jeden obok nawożenia dolistnego i biostymulacji bardzo ważny zabieg. W tej chwili osłabione rośliny kukurydzy. Co zrobić, żeby nie popełnić błędu? Pani Ewelino, gdyby mogła nam Pani tutaj rozpocząć ten temat o ochronie herbicydowej. Tak, na początek w ogóle bardzo się cieszę, że jest pytanie, jak chronić, a nie czy chronić, bo wiemy, że ochrona herbicydowa jest tutaj niezbędna, że kukurydza w początkowych fazach rozwojowych jest bardzo podatna na konkurencję z chwastami, więc po pierwsze musimy dostosować zabiegi do panujących warunków i tak jak tutaj pan doktor powiedział, do fazy rozwojowej kukurydzy, więc zabiegi herbicydowe powinny być tak dopasowane, żeby zrobić je na tyle wcześnie, żeby kukurydza nie musiała długo konkurować z chwastami, ale też na tyle późno, żeby przedłużyć ich działanie doglebowe i zminimalizować wtórne wschody chwastów. Mamy technologie oparte o substancje działające na listnie, mamy technologie w oparciu o substancje działające doglebowo. Jak łączyć te technologie i jak wykonać najbardziej poprawny zabieg? Takim idealnym rozwiązaniem jest to, żeby zrobić jeden zabieg, tak? Rolnicy tego by sobie życzyli, żeby jeden zabieg zwalczał wszystkie chwasty, te, które wzeszły i te, które jeszcze wzejdą. Jeśli jest taka możliwość stosowania substancji doglebowych, oczywiście zachęcamy, tak? Jeśli są odpowiednie warunki wilgotnościowe gleby, ale musimy też pamiętać o tym, że gdy temperatury będą rosły, będą wschodziły chwasty takie te ciepłolubne, na przykład chwastnica czy psianka, więc warto tak skomponować rozwiązanie stosowane na polu, żeby to było takie dobre połączenie działania doglebowego i nalistnego. Panie doktorze, jak wiemy, nalot woskowy na liściach kukurydzy jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o substancje stosowane na listnie. Czy kukurydza w tej chwili jest odpowiednio przygotowana już do tego wykonania tego zabiegu? Jeśli nie, to kiedy będzie? Właśnie, chciałbym przestrzec przy okazji właśnie tego, że rozmawiamy o tym, żeby nie śpieszyć się tym zabiegiem. Poczekajmy, aż się ociepli, aż kukurydza najlepiej gdyby wypuściła kolejny zielony liść, dlatego że jest szansa, że wtedy wytworzy też ten nalot woskowy i nie będzie uszkodzeń. W latach poprzednich były plantacje, które wylegały korzeniowo przez to, że oprysk, zabieg był wykonany od razu, jak się zrobiło ciepło po chłodnym maju. No i te pierwsze potraktowane herbicydami plantacje, i przypuszczam, że to była kwestia tutaj słów pełnomocników, akurat które były pobrane w większej ilości i nie mogły być przetworzone, podziałały na korzenie w ten sposób, że korzenie zanikało, kukurydza na później wylegała. No i w sytuacjach pośrednich był gorszy plon, tam gdzie nie widzieliśmy tego wylegania. Także powstrzymajmy się troszeczkę. Wiem, że te chwasty mogą uciec, ale większą szkodę zrobimy, gdy zrobimy to zbyt wcześnie. Kiedy poczekamy, kukurydza zaraz będzie w fazie tak naprawdę czwartego liścia, a wtedy jest idealny moment do dokarmienia dolistnego kukurydzy. Wiemy, że jest bardzo cynkolubna,
lubi fosfor, lubi azot, szczególnie w takich warunkach jak teraz, ponieważ są problemy z pobieraniem składników pokarmowych z gleby przy niskich temperaturach. No właśnie, jaki zabieg wykonać i kiedy? Faza czwartego liścia tak naprawdę jest, poza tym, że jest fazą optymalną, to jest też fazą krytyczną dla kukurydzy. I tutaj bardzo ważne jest nawożenie nie tylko makroskładnikami, przede wszystkim azotem, fosforem, ale też mikroelementami. Musimy pamiętać o cynku, dlatego tak jak już Radku wspomniałeś, kukurydza jest rośliną wybitnie cynkolubną, ale też o boże. Przy nawożeniu musimy pamiętać o tym, że fosfor z cynkiem są do siebie nastawione antagonistycznie. To znaczy w sytuacji, kiedy mamy dobre zaopatrzenie w fosfor w glebie, to mamy utrudnione pobieranie cynku, dlatego tak ważne jest nawożenie cynkiem dolistnie. Teraz pytanie, ponieważ fazy zabiegu herbicydowego w związku z pogodą i fazy dokarmiania dolistnego trochę nam się nałożą ze sobą. Czy możemy łączyć te zabiegi? Powinniśmy unikać łączenia zabiegów herbicydowych i nawożenia dolistnego. Jednakże w takiej sytuacji, kiedy nie mamy innego wyjścia, nie powinniśmy rezygnować z tej opcji, chociaż rekomendujemy, aby stosować te zabiegi oddzielnie. No właśnie, to jeszcze porozmawiajmy o formie składnika pokarmowego. Mamy tlenki, mamy siarczany, mamy chelaty, mamy kompleksy. Tak. Moglibyśmy rozwinąć ten temat troszeczkę? Oczywiście. W nowoczesnym rolnictwie bardzo istotne jest to, aby stosować takie formy składników pokarmowych, które są jak najbardziej dostępne dla roślin i bardzo szybko przyswajalne, przez to dostępne. Tak jak już Radku wspomniałeś, mamy formy tlenkowe, mamy formy siarczanowe, ale... Jakie wybrać? Warto wybrać te, które są skompleksowane lub schelatowane. Jest to o tyle ważne, ponieważ formy chelatów i formy kompleksów są przede wszystkim dostępne dla roślin, są rozpuszczalne, umożliwiają mieszanie z wieloma innymi środkami agrochemicznymi, nie tylko nawozami, ale też różnymi środkami ochrony roślin. Ponadto siarczany często lubią się krystalizować, przez co w takich warunkach trudnej dostępności stają się po prostu niedostępne dla roślin. Nie są ich w stanie pobrać. Często występują też w przypadku stosowania, niewłaściwego stosowania siarczanów, poparzenia roślin, które są, no, są niebezpieczne. Jak wiemy, chwasty to nie jedyne zagrożenia, jakie czekają na rosnącą kukurydzę. Panie Adamie, z czym mieliśmy największe problemy w kukurydzy na przestrzeni ostatnich lat? No to trzeba powiedzieć konkretnie, że największe widoczne szkody robi omacnica prosowianka, która żeruje i w łodygach, i w kolbach. Mniej widoczne, ale bardziej groźne to są jeszcze buzariozy i skutkiem ich mykotoksyny w ziarnie. No i też na wiosnę płoniarki, płoniarki zbożowe, płoniarki winniki. No i na niektórych plantacjach pojawiły się też problemy z rolnicami, ciągle problemy z drutowcami, ale generalnie numer jeden to jest omacnica prosowianka. I tutaj dobrze by było pomyśleć właśnie o niszczeniu słomy, czyli mulcze, jakieś rozdrabnianie i przyspieszenie rozkładu tej słomy przez zimę, żeby ani nie stanowiła domku dla zimowania tej omacnicy, ani też ta słoma nierozłożona nie była później źródłem zalodnikowania fusarios. I to ma znaczenie też w innych zbożach, nie tylko w kukurydzy. Także wszelkie działania polegające na przyspieszeniu rozkładu słomy jak najbardziej pożądane są. Dysponujemy na rynku różnymi rozwiązaniami, jeżeli chodzi o przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych. Wiemy, że dobrze zwapnowana gleba też sprzyja przyspieszeniu resztek pożniwnych. Azot sprzyja przyspieszaniu rozkładu. Jakie jeszcze narzędzia możemy wykorzystać w tym celu? No, poza zabiegami mechanicznymi, które no, jednoznacznie wpływają na to, że słoma jest i resztki pożniwne rozdrabniają się, możemy stosować preparaty mikrobiologiczne oparte o bakterie, które wpływają na rozkład celulozy i tych składników, z których składają się słoma, czy kukurydziana, czy każda inna. Przez to mamy zmniejszoną presję patogenów, które zimują w tych resztkach pożniwnych i które są źródłem infekcji.
Czy temperatury, niskie temperatury, w których aplikowane są preparaty mikrobiologiczne, ponieważ no, po żniwach kukurydzy jest już dosyć zimno, czy one sobie poradzą w tych temperaturach? Oczywiście. W dobrych preparatach mikrobiologicznych bakterie występują w formie przetrwalników, które aktywują się w momencie, kiedy warunki pogodowe i atmosferyczne będą na tyle korzystne, aby uwolnić się do form aktywnych. Czyli wiemy już, jak poradzić sobie z omacnicą albo jak ograniczać presję omacnicy. Pan Adam jeszcze wymienił kilka różnych innych zagrożeń. Pani Ewelino, jak możemy sobie z nimi poradzić? Ja tutaj bym chciała wspomnieć o rolnicach. Taki problem, który narasta, który gdzieś jaki już pojawia się, jest ciężki do zwalczenia z tego względu, że nie ma na niego zarejestrowanych produktów obecnie, więc musimy zwrócić uwagę na metody niechemiczne, na metody agrotechniczne. Jedną z takich niezbędnych elementów, żeby zapobiegać występowaniu rolnic, to jest właśnie zwalczanie chwastów. I wtedy, gdy prowadzimy sygnalizację pojawu się rolnic, to jest w fazie kukurydzy od 3 do 9 liści, to jest właśnie czas zwalczania chwastów. I tutaj przede wszystkim chwasty z rodziny komosowatych, więc pamiętajmy o tym, że zwalczanie chwastów to nie jest tylko likwidacja konkurencji dla kukurydzy, ale również zapobieganiu występowaniu tak trudnych szkodników jak rolnica, na które nie mamy obecnie produktów. Panie doktorze, zmiany klimatyczne to już nie tylko zwrot używany przez naukowców czy przez media, ale są one odczuwalne na polach każdego rolnika. Ocieplenie klimatu, to znaczy coraz trudniejsze warunki uprawy, susze, anomalia pogodowe, to tak naprawdę codzienność i wiemy już, że musimy się z nimi mierzyć. Jeżeli chodzi o agrochemikalia, środki ochrony roślin czy o nowoczesne nawozy, wiemy, że firmy bardzo mocno pracują tutaj, aby dać rolnikom narzędzia, w których będą mogli uzyskiwać opłacalny plon nawet w bardzo trudnych warunkach uprawy. A jak to jest z punktu widzenia odmian, ponieważ proces hodowlany jest procesem wieloletnim. Czy Państwo już pracują nad takimi odmianami, które będą mogły tolerować bardzo trudne warunki uprawy? Obecnie mamy w ostatnich latach do czynienia z takimi nagłymi sytuacjami, czyli jest albo jest na przykład bardzo sucho, albo jest na przykład bardzo mokro lub też bardzo zimno. No i tutaj oczywiście cały czas trwają prace hodowlane, mamy też pola hodowlane w Polsce. Myślę, że większość firm hodowlanych podchodzi poważnie też do tych tematów, czyli zimna gleba wiosną, tak żeby rolnik mógł po prostu posiać w tym choćby kalendarzowym terminie, czyli gdzieś tam pod koniec kwietnia, na początku maja kukurydzę, żeby ona skiełkowała, nawet jak ta gleba jest zimna i się nie męczyła. No to jest taki jeden kierunek na pewno hodowli, selekcji przede wszystkim. Drugi jest taki, że właśnie pod kierunkiem właśnie tutaj suszy, czyli tutaj skoncentrowanie się na okresie kwitnienia kukurydzy, żeby on był jak najbardziej skondensowany i niezależny od przebiegu pogody, czyli pylenie wiechy i znamionowanie kolby. Tutaj od wielu lat prowadzimy pracę, no i efektem tego są takie odmiany wczesne DENT, które widzimy, że sobie radzą znacznie lepiej właśnie w takich latach upalnych i suchych, kiedy zwykle dochodzi do takiego niepełnego zapylenia kolby z powodu rozjechania się, kwitnienia wiechy i kolby. Także te prace oczywiście trwają cały czas. Świetnie. Dużo się mówi o potencjale plonotwórczym. Potencjał plonotwórczy, czyli maksymalny plon, jaki możemy uzyskać z rośliny. I teraz pytanie jest, jakie czynniki muszą zostać spełnione, aby wykorzystać ten maksymalny potencjał plonotwórczy i jaki on jest? Panie Adamie, jaki jest rekord, jeżeli chodzi o plonowanie kukurydzy na świecie? Czy wie Pan może? Na świecie to bym się tak nie odnosił, dlatego że to były nawadniane plantacje, ale w roku 2018 zbieraliśmy pod Krakowem 24 tony kukurydzy odmiany DENT w obecności dużej publiki i kilkuset rolników. Było to tak niewiarygodne, że poszedłem zmierzyć poletko, także okazało się, że było jeszcze 6 metrów krótsze od tych poprzednich. Także takie plony zdarzają się. Oczywiście w poprzednim roku też były w ogóle, mimo tego, że rok był zimny, dlatego to jest takie pocieszenie dla rolników, że mimo tego, że jest zimno, w tamtym roku też było zimno, były rekordowe plony. Ludzie zbierali po 18-19 ton, oczywiście na mokro, prawda? I to nie była taka sucha kukurydza jak w latach 18 czy 19,
ale widać, że ten potencjał jest wysoki. No, mówimy głównie tutaj, powiedzmy, o centralnej Polsce i południowej. Na północy Polski możemy się spodziewać 13-14 ton na mokro, tak około 30% wilgotności ziarna, taki z dobrych pól, po prostu to, dlatego, że tutaj jest krótszy okres wegetacji. To podsumujmy. Jeżeli te plony niższe, no to powinien się zastanowić, co musiałby poprawić. Jasne. To właśnie porozmawiajmy o tych rzeczach, które wpływają na ten potencjał, na wykorzystanie potencjału plonotwórczego, czyli na ten ostateczny plon. Żeby iść na rekord, to musi być oczywiście prawidłowy siew, tak? Musimy mieć odpowiednią temperaturę gleby, inną dla odmiany Flint-Dent. Jakbyśmy poruszyli tą kwestię, jakich temperatur musimy się trzymać przy siewie? Przestrzegajmy tego, dlatego że widzę w tym roku dużo pól jest przesiewanych z tego powodu, że ze względów organizacyjnych kukurydza była posiana zbyt zimną glebę. I ja bym nie zaczął siać nigdy odmiany Flint-Dent, gdyby ona nie miała plus 5 stopni, a najlepiej jak będzie miała 6. Mhm. I patrząc na prognozę pogody, że no będzie po prostu się pogoda ocieplała, a odmiany w typie Dent nie sięgnie nigdy wcześniej niż temperatura gleby osiągnie na tych głębokości tych 5 cm plus 10 stopni, jeszcze lepiej, gdy ma 12, patrzymy na prognozę, ale też patrzymy w kalendarz, jaki mamy dzień, dlatego że niektórzy patrząc w ten sposób zmierzyli temperaturę, prognozę i posiali na początku kwietnia. Myślę, że jest to nierozsądne, dlatego że w kwietniu jest duże prawdopodobieństwo jednak, że wystąpią chłody i też tak było w tym roku. I wygrali tak naprawdę ci rolnicy, którzy posiali mniej więcej kukurydzę po 25 kwietnia. No, tak. A ci, którzy posiali wcześniej, różnie to wygląda. No, niektórzy muszą przesiewać. Tak, prawidłowo posiany areał to jest klucz do sukcesu. Oczywiście siejemy więcej niż jedną odmianę, aby dywersyfikować ryzyko. Następny krok to dobra ochrona. Jak dobrze chronić i kiedy tak naprawdę wykonywać te zabiegi herbicydowe plus kolejne? Tak, powinniśmy zacząć, jak mówiłam, na tyle wcześniej, żeby kukurydza długo nie konkurowała z chwastami. I tutaj na początek właśnie substancje doglebowe i dobrze połączenie substancji nalistnych, więc dobrze jest zaplanować S-metolachlor, na przykład z terbutylazyną. Później, jeśli mamy taką możliwość, jeśli planujemy drugi wjazd, ten pierwszy zabieg powinien się tak odbywać między pierwszym a trzecim liściem. Oczywiście, jeśli są chłodne warunki, jeśli kukurydza była na tyle wcześnie posiana, że zagrażamy tutaj jakąś fitotoksycznością dla kukurydzy czy jakimś uszkodzeniom, przesuńmy to na później. S-metolachlor jest zarejestrowany nawet do trzeciego liścia, więc zróbmy to. A później poczekajmy na wtórne wschody i tutaj bardzo dobrze się sprawdza zastosowanie nikosulfuronu i mezotrionu, przepraszam, który można stosować do 6, nawet 8 liści kukurydzy. I monitorujmy cały czas, lustrujmy plantację, aby móc reagować. Dokarmianie dolistne, biostymulacja, ile zabiegów? No tutaj historia zaczyna się dużo wcześniej niż wschody, bo kluczem też do tego, aby uzyskać rekordowy plon, są ziarna, które są dobrze zaprawione i które są zaprawione nawozem donasiennym. A jeżeli chodzi o nawożenie, to tutaj pamiętajmy o tym, żeby połączyć nawożenie dolistne z biostymulacją, bo nawożenie dolistne makroskładnikami czy mikroelementami to jest jedna sprawa, ale warto też włączyć do tego biostymulację. Biostymulację pierwiastkami, które może niekoniecznie są oczywiste, takie jak tytan, krzem, które będą wspierać naszą uprawę, będą wpływać na jej odporność, na stresy, które będą powodować, że składniki pokarmowe, które są w glebie czy dostarczane na list, nie będą lepiej pobierane. Bardzo dużo się mówi właśnie o krzemie i o tak naprawdę wspieraniu tej naturalnej odporności roślin i utrudnianiu żerowania szkodników i chorób grzybowych, tak? Więc jest sporo doświadczeń w tym temacie. Także nie pozostaje nam nic innego, tylko życzyć naszym rolnikom wysokich plonów. Ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie i zapraszam na kolejne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wojtku i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków Studia Agrorewolucji.